Cześć, witam wszystkich po nowym roku. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń w tym nowym 2023 roku. I oczywiście dużych okazów ryb. Przede wszystkim postanowiłem, że nakręcę taki film typu podsumowanie zeszłego roku, tego co było w 2022 roku i ewentualnie planów na 2023. Ponieważ nie wszystko, co się dzieje w stawie, jest nagrane. Często jest tak, że niektóre ryby łowię, które chciałbym pokazać, są to inne ryby niż wam pokazuję na filmach, ale jest po prostu sytuacja, że idę sobie na chwilę, na godzinkę, na dwie, a tylko wędki zarzucę, nawet nie będę nagrywał, pach i łowię tą właśnie rybę, którą wolałbym wam pokazać niż ją po prostu złowić na takim wędkowaniu bez skręcenia kamerą. Ale może zacznijmy od początku. Zaczniemy może troszkę od ryb w stawie. Już bodajże 2 lata temu postanowiłem, że zacznę ograniczać amury w stawie, gdyż wpuściłem ich 21 sztuk i tak co roku troszeczkę podbierałem. No i do tego roku zostało ich już 13. W tym roku złowiłem 8 sztuk, z czego 3 zabrałem i zabrałem po prostu te najmniejsze amury. Nigdy nie zabieram ryb, które najlepiej rosną w stawie, gdyż może się okazać tak, że genetycznie dana ryba jest tym osobnikiem, który może wyrosnąć nam na naprawdę rekordowo. Oczywiście w takim stawie jak ja mam nie osiągnę nigdy rekordowych przyrostów i nie wiem, rekordów ryb w poszczególnych gatunkach, ze względu na to, że do tego też jest potrzebna powierzchnia. Nie wystarczy tylko karmić, zadbać o tlen i one po prostu urosną nam rekordowe. No, ale zawsze mogę wyhodować jakieś bardzo duże ryby, które będą dla mnie satysfakcjonujące, co po części już zaczyna się dziać. To może odnośnie amurów, postanowiłem, że właśnie zacznę ograniczać amury, że finalnie zostawię ich z 8-10 sztuk, tych po prostu największych. A to ze względu na to, że odkąd mam amura w stawie, wyciął mi wszystką roślinność. Po części było to moim celem, gdyż już w pierwszym roku po zalaniu stawu widziałem, jak rdes ziemnowodny zaczął mi wyrastać nawet na środku stawu, na głębokości ponad 2 metry, co oznaczyło, że i tak staw by z czasem zarósł, gdybym nie wpuścił do niego amurów. No ale wpuściłem amury poograniczały mi roślinność wodną, a co gorsze ograniczyły mi także tą roślinność nabrzeżną. Zaczęły mi po prostu wyjadać te rośliny nabrzeżne, które gdy były zalane, były miejscem schronienia na rybku i ze względu na to staw jest taką dosyć pustynią bez roślinności. Jest tam troszeczkę grążela, ale grążela jest na tyle, że ewentualnie 1-2 szczupaczki nieduże w nim stoją i nie ma mowy, żeby tam jakaś inna ryba się chowała. Dlatego muszę troszeczkę amurów ograniczyć i po prostu pomyśleć, jak zadbać o to, żeby drobnica miała więcej roślinności w stawie, więcej kryjówek, a to ze względu na to, że sandacz też mi się rozmnożył. I to bardzo dużo. Od 5 lat wyciera się co roku i mam chyba już wszystkie roczniki sandacza w przeciągu 6-7 lat. Oczywiście te 6-7 lat to mówię o tych pierwszych sandaczach, które wpuściłem. I po prostu one zaczynały się wycierać i co roku przybywa dużo małego sandacza. Jako że drobnica nie ma miejsca, żeby się schować, po prostu te sandacze wyjadają nie dość, że drobnice, co było moim celem, ale już po tylu latach wyjadły praktycznie prawie wszystką drobnicę i dopiero jak zszedłem kamerą na dno, zobaczyłem, co się w stawie dzieje. Zobaczyłem, że został po prostu drobny okoń, zbity w malutkie ławice, nie wiem, po 20, po 30 sztuk, no i jedynie okoń został jako drobna ryba, która jest pokarmem zarówno szczupaka, jak i sandacza. I także widziałem i złowiłem te właśnie mniejsze sandacze i doszło do takiej sytuacji, że sandacze wycierają się co roku, są ich wszystkie roczniki,
A odkąd przybyło tych sandaczy takich już troszeczkę większych, gdyż już nawet w tym roku, bodajże w tamtym roku, bo nie wiem kiedy film się pojawi, w 2022 roku złowiłem sandacze po 42, po 45 cm, które były już właśnie z tego pierwszego tarła naturalnego, gdzie tam chyba 2 lata temu pokazywałem wam film, że wytarł mi się sandacz i były to takie nieduże sandaczyki. To właśnie te sandacze w tym roku złowiłem. Akurat tego nie nagrałem, ale wiem, że to są właśnie te z naturalnego tarła. No i do czego zmierzam? Przede wszystkim te sandacze zaczęły ograniczać mi również szczupaka i od 2 lat po prostu nie łowię małych szczupaków w stawie, a to ze względu na to, że szczupak nie ma gdzie się schować i po prostu jest łatwym pożywieniem dla sandacza. Sandacz wybija również malutkie szczupaczki i te szczupaczki nie zdążą wyrosnąć do powiedzmy długości 30-40 cm, kiedy byłyby już bezpieczne. Może nie całkowicie bezpieczne, bo wiadomo, że są i starsi bracia, są i starsze szczupaki, większe, które mogłyby je zjeść, ale nie ma tych szczupaków dużo. I tak jak ja mówiłem, nie łowię teraz szczupaków, gdyż mam w stawie powiedzmy 3-5 sztuk może tych szczupaków bardzo dużych, które się wycierają w tym roku. W 2022 roku widziałem małe szczupaczki także w stawie. 2 sztuki takie. Jednego udało mi się sfilmować z kamerą podwodną, a drugi gdzieś tam pod wierzchem uciekał, co nie było normalne, żeby szczupak sobie pod wierzchem, pod powierzchnią tam pływał i uciekał. Zestresowany. Takie malutkie szczupaczki zazwyczaj stoją w roślinności, stoją gdzieś przy brzegu schowane, a tutaj po prostu na otwartej przestrzeni. No i niestety, na pewno tego szczupaka już nie ma. No i od 2 lat po prostu nie przybywa mi żadnego szczupaka, że wszystkie malutkie szczupaki, które są z tarła naturalnego, zostają zjedzone i dlatego postanowiłem, że wpuszczę do stawu troszkę więcej szczupaków. Wpuściłem ich w 2022 roku 14 sztuk. Takie do, no powiedzmy do 50 cm, jednego takiego większego złowiłem, 60 samice, jeszcze teraz wczoraj w zimę. Oczywiście film jest kręcony na początku grudnia, więc nie ma okresu ochronnego. I po prostu wpuściłem po to, żeby te szczupaki się wytarły, żeby szczupaka małego jeszcze było więcej, co prawdopodobnie zaskutkuje tym, że będzie tylko troszkę więcej tej drobnicy, którą będą mogły sandacze się pożywiać, ale te szczupaki, które dopuściłem, będą już na tyle duże, 50 powiedzmy, będą już mi ograniczały tego małego sandacza. I z czasem to i tak wyjdzie tak, że troszeczkę mi ograniczy tego małego sandacza, może troszeczkę więcej będzie tej drobnicy. I sandacze te największe, które wpuściłem, po prostu też mi zaczęły karłowacieć. Już od 2 lat widzę, że nie łowię większych sandaczy jak 54-55 cm. I to jest wszystko za sprawą tego, że nie ma za bardzo drobnicy w stawie. Oczywiście nie mam takiej możliwości, żeby dopuszczać drobnicę do stawu, gdyż nie jestem tutaj na miejscu. I sporadycznie jak przyjeżdżam, to czasami no, pojadę tam na jakieś prywatne wędkowanie, złowię trochę tych płotek, wrzucę, no ale to jest po prostu tak wrzucę, one zaraz zostaną zjedzone i tych ryb nie ma. I muszę po prostu troszeczkę zwalczyć sandacza z szczupakiem, a także sprawić tak, żeby inne ryby się troszkę bardziej wycierały, żeby więcej było drobnicy. I w tym celu także wykopałem ten staw, żeby zacząć tutaj hodować trochę płotkę, lin i karę, żeby mi się wycierał. A po 2-3 latach zrobimy z niego typowo staw szczupakowy. Ja za bardzo tu nie będę ingerował, będę chciał, żeby on po prostu mi zarósł naturalną roślinnością. Troszeczkę tam może lilii wsadzę po to, żeby to troszkę miało ręce i nogi, ładnie wyglądało. No i po prostu będę się cieszył z drugiego stawu. A może po kilku latach, jak już mi się znudzi, po prostu je połączymy i zrobimy jeden duży staw i no i będzie ciekawie. Złowiłem w tym roku także jazia 43,5 cm, mówię w 2022 roku. Fajna ryba. Byłem bardzo zadowolony, ale z drugiej strony byłem trochę zniesmaczony, że nie udało mi się tego nagrać.
No, moje leszcze też wyrosły, te małe w stawie. Już w tym roku miały po 65 deko. To kurde, zacząłem je, no co, wyciągać, ale no nie wiem. I tak część została i podejrzewam, że zaczną się wycierać. I przede wszystkim te szczupaki też mi troszkę pomogą, żeby jeszcze tego leszcza ograniczać, bo sandacz go nie ograniczy w pierwszym roku, a wiadomo, już pod koniec pierwszego roku już będą dosyć duże i będą szerokie, już będzie coraz gorzej tego leszcza ograniczyć i leszcz mi zacznie mi leszcza przybywać teraz co roku, dlatego zobaczymy, czy uda się po prostu zmanipulować troszeczkę te tarło leszcza i może nie dojdzie trochę nowych osobników. W 2023 roku pomyślałem, że na wiosnę dobrze może by było wpuścić trochę pstrąga. Już często tam piszecie, czy mam pstrąga, czy coś, takie rzeczy. No i przyznam, że jestem sam ciekawy, czy pstrąg się utrzyma w moim stawie. Jeśli chodzi o tlen, powinno być ok, ale pstrąg nie jest taką rybą, którego się trzyma w polikulturze z innymi gatunkami. Zatem no, wpuścimy troszeczkę pstrąga na próbę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W 2023 roku planuję już, w zasadzie te plany są od 2-3 lat, ogrodzić całą posesję, żeby mieć już spokój z tymi wydrami, z tymi innymi zwierzętami. Nie wiem, jak to będzie. No wiadomo, wojna wybuchła w tamtym roku i ceny stali poszły na tyle do góry, że byłem w szoku, jak mi powiedziano, ile będzie kosztować takie ogrodzenie całej posesji, 750 metrów, panelówki z podmurówką, to powiedziałem, że nie zapłacę takiej ceny i na razie będę czekał. I nie wiem, jeżeli no ceny wprawdzie poszły w dół, ale zobaczymy w 2023 roku, na ile będą racjonalne dla mnie, żeby po prostu podjąć się takiego ogrodzenia. Taki jest plan. Ewentualnie może wykopię mały rowek od prądu, wstawię tam rurę, przyciągnę wężyk i może zrobię system napowietrzania, tak żebym mógł kiedy chcę włączać i sobie napowietrzać staw. Ale to jeszcze, to jest taki plan. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy tej zimy, jaka będzie ta zima, co się będzie działo. No planów jest dużo, no i chciałby człowiek też i pomost może jakiś postawić, może jakąś altanę, może drzewa zasadzić, ale to wszystko w swoim czasie. Śledźcie kanał, na pewno się przekonacie. A myślę, że powinno być ciekawie, że powinienem pokazać wam fajne rzeczy, coś ciekawego, coś może nowego. Mam na uwadze kilka takich fajnych pomysłów, których nie ma na polskim YouTubie, ale no zobaczymy. No, jeżeli będę miał okazję, by nakręcić takie filmy, to nakręcę. Nie chcę zdradzać, co to będzie, ze względu na to, że inni mogą podłapać coś takiego. No i cóż, no przede wszystkim życzę zdrowia w 2023 roku i zapraszam do śledzenia kanału, do śledzenia zarówno przyrostów tych ryb, zarówno ryb, jakie łowię, no i tego, co dzieje się nad moim stawem, nad moimi w zasadzie dwoma stawami. No i w razie pytań, w razie kłopotów z rybami, ze stawami, piszcie do mnie, zawsze tam wam pomogę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Patrzcie, tu na dnie już nawet trawa wyrosła. Nagrałem wam też, jak siałem trawę. Już te skarpy troszeczkę się zazieleniły, a jeszcze nie ma takiej pełnej zimy. Ale w sumie dobrze, że jest śnieg, to na wiosnę wam pokażę, jak to wygląda. Śnieg przykrył te skarpy. To tak nie widać, ile tej zieleni jest teraz.